Jak nie przegapić codzienności, jak nie ulec apokaliptycznej atmosferze, jak zachować pokój ducha. Na progu nowego 2023 roku rozmawiam z dobrze znaną na naszym kanale dr Magdaleną Jóźwik z Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam. Magda, dosłownie na naszych oczach rozpada się porządek świata. Nawet w kościele dzisiaj trudno odzyskać czy znaleźć jakąś stabilność, jakiś punkt odniesienia. Powiedz mi, jak ty sobie radzisz w takiej sytuacji? Co tobie pozwala utrzymać, uzyskać jakiś taki pokój wewnętrzny, pokój ducha? Pytam cię właśnie w takim kontekście, że może coś z tego, czym ty żyjesz, też zainspiruje naszych widzów, naszych słuchaczy w tym rozpoczynającym się 2023 roku. Wiesz co, ale zanim odpowiem, to chyba bym potrzebowała mieć kontekst twojego pytania, w sensie, bo ja tego typu pytania i tego typu jakieś sugestie słyszałam w czasie pandemii. To był taki mocny strzał, tak mi się wydaje, kiedy po prostu rzeczywiście ten świat nam się bardzo zmienił. I teraz zastanawiam się... O co pytam, tak? O jaki kontekst? W sensie, czemu masz takie myślenie? Jeżeli chodzi o świat, to w tej chwili, wiesz, myślę o tym, co się dzieje za polską granicą, nie? Wojna, która jest u granic, budzi lęk, budzi niepokój, co będzie jutro. Nie, co jest dzisiaj, ale właśnie co będzie jutro, czy ta wojna się nie rozleje. Nie mamy na to wpływu tak naprawdę, nie? Poza modlitwą. Jeśli chodzi o kwestie, wiesz, takie światowe, to widać po prostu, że zmienia się mapa geopolityczna, że ten starcia mocarstw, które mogą się skończyć, my nie wiemy jak. Nie? Czy wybuchnie wojna między Stanami a Chinami? Jaki to będzie miało wpływ na nasze codzienne życie? Ceny już dzisiaj, tak, szybują, mamy inflację, mamy wszystkie te rzeczy, które w takim naszym codziennym życiu, nie? Się bardzo, bardzo zmieniają. I nie bardzo wiemy, dokąd one prowadzą. To jeśli chodzi o taki, powiedzmy, ten kontekst społeczny, natomiast mamy i polityczny, ale mamy też ten kontekst właśnie kościelny, gdzie wciąż nie widać chyba jakiegoś światełka w tunelu, jeśli chodzi o rozwiązywanie chociażby tych skandali, które w kościele mają miejsce, związane z pedofilią, czy z innymi tego typu historiami. Ten podział kościoła wydaje się, popraw mnie, jeśli jest inaczej, raczej się pogłębia, niż widać, żeby miała się pojawić jakaś nowa wiosna w kościele. Trudno jakby odnaleźć dzisiaj takie miejsce, o którym można powiedzieć, tak, tutaj, nie? Odzyskuje spokój. Gdzie Magdalena Jóźwik znajduje spokój w tych niespokojnych czasach? Wiesz co, chyba jest kilka takich poziomów, na pewno nie jeden. I chyba dla mnie takim momentem, kiedy się tego zaczęłam uczyć, albo kiedy to zaczęłam tak bardziej świadomie odkrywać, to był właśnie ten czas pandemii, tak na początku, jak to się zaczęło. I w sumie do dzisiaj praktykuję i żyję. I całkiem wydaje mi się, że dobrze i spokojnie. No to chyba zacznę od takiego poziomu najbardziej ludzkiego. To znaczy, jak się pandemia zaczęła, to pamiętam, że z bardzo różnymi reakcjami wszyscy się tutaj spotykaliśmy. Dużo było tych wszystkich różnych interpretacji tej niepewności, co będzie. Natomiast ja właściwie od samego początku przyjęłam taką metodę, że zająć się tym, na co mam wpływ. Czyli to, na co wtedy miałam wpływ, to byłam tylko ja, moja praca, moje mieszkanie, moje zdrowie i rzeczy, którymi się powinnam zająć względem siebie. No za bardzo niczym innym się nie mogłam zająć, no bo wiadomo, wszyscy byliśmy pozamykani i takim po prostu podstawowym też tutaj dbaniem o moich bliskich i takiego, no wiadomo, bycia razem, ale to uświadomienie sobie tego, że powinnam się zająć tym, na co mam wpływ, było takim fajnym kierunkiem, który gdzieś mi pomógł uwalniać energię.
To znaczy, zamiast się zamartwiać od rana do wieczora i czytać kolejne doniesienia, to po pierwsze narzuciłam sobie ograniczenie, że 3 razy dziennie sprawdzałam wiadomości, a potem już doszłam do tego, że chyba 1 czy 2 razy dziennie, właśnie po to, żeby się nie nakręcać, żeby sobie nie dodawać jakiegoś takiego poddenerwowania, ani tym bardziej, ale też po to, żeby no, zająć się po prostu swoim życiem, swoimi sprawami. Ale przepraszam, tak się wejdę w słowo tutaj z tymi wiadomościami, bo tutaj się czuję jakoś adresatem tej, bo ja sprawdzam wiadomości kompulsywnie i słucham tego, co mówisz też. Może coś z tego sam wyciągnę. Dobrze, masz jakieś aplikacje, na których możesz sprawdzać informacje na telefonie komórkowym, czy nie? Czy wyinstalowałaś te takie rzeczy z telefonu? Nie, ja po prostu sobie zazwyczaj wchodziłam gdzieś na jakieś strony, które dla mnie są jakimś takim źródłem informacji, no i pilnowałam potem już tego, żeby to było maks 3 razy dziennie, specjalnie. I to było naprawdę dobre, bo po pierwsze, mniej czasu marnowałam przy telefonie, po drugie, no mniej się denerwowałam, mniej się bałam i też starałam się unikać takich typowych portali znanych, polskich, nie będę tu wymieniać, ponieważ one bardzo często robią taki bardzo, no myślę, taki nieprofesjonalny zabieg pod tytułem inny jest tytuł, a inna jest treść. Tak, po Tak. prostu w ogóle nie ma nic wspólnego często tytuł z treścią a jest tylko po to chwytliwy, żeby wiadomo, spędzić przy tym czas i obejrzeć reklamy, które są gdzieś wokoło podane. Więc to była jedna rzecz taka bardzo ludzka i bardzo mi się to przysłużyło. Posprzątałam wtedy tak gruntownie moje mieszkanie, jak jeszcze nigdy nie miałam posprzątane, bo nagle przestałam jakby mieć, bo jakby przybyło mi czasu ze względu na brak dojazdów do różnych miejsc, do pracy i tak dalej. Nigdzie nie można było wychodzić, więc można było ten czas spożytkować na sprzątanie. Zaczęłam wtedy biegać, dbać o swoje zdrowie, więc ja po prostu jeszcze schudłam w pandemii, w przeciwieństwie do większości ludzi, którzy od siedzenia w domu przytyli, więc to było naprawdę, ja widziałam, że mi to bardzo pomaga, tak, to ukierunkowanie energii. To był pierwszy poziom. Drugi poziom odnośnie tego, co się dzieje, to jest taki poziom bardziej intelektualny. To znaczy, i zarówno jeśli chodzi o Kościół, i zarówno jeśli chodzi o świat, to każdy, kto ma jakąś elementarną wiedzę historyczną, to nie chcę, żeby to trywialnie zabrzmiało, ale to już było. To znaczy, po prostu ta historia się ciągle powtarza. My właściwie ciągle żyjemy w kryzysach. Potem jest chwila trochę wyjścia z kryzysu, a potem znowu jest kryzys, i potem znowu wyjście z kryzysu, i tak właściwie jest cały czas. I nie chcę tego deprecjonować i usprawiedliwiać tutaj. Nie chcę deprecjonować tego oburzenia, tego zgorszenia czy strachu przed różnymi rzeczami. Absolutnie nie. Tylko że z drugiej strony. Mi osobiście ta świadomość historii trochę pomaga. Trochę Wiesz pomaga co, tylko w to jest takim właśnie chyba, zrozumieniu. No. jak tutaj mówisz o historii, to ja myślę, że to jest to zaskoczenie i taki wręcz szok, który przeżywa wielu z nas, wynika właśnie z przekonania, gdzieś może takiego nawet nieuświadomionego, że historia się skończyła, nie? Że już jesteśmy w takim momencie historii, że już nic się więcej szczególnego nie wydarzy, teraz już A, czyli już będziemy jesteśmy w tylko momencie mieć. paruzji, tak? Bo historia kończy się, kiedy będzie paruzja, więc no, z tego co No wiem, to właśnie, jeszcze no nie. właśnie, Z no tego co wiem, właśnie. to jeszcze nie. Ja nie chcę powiedzieć, że to, co się dzisiaj dzieje w kościele, to, co się dzieje na świecie, to należy na to po prostu machnąć ręką i stwierdzić, że w ogóle nie warto się tym przejmować, bo to wszystko już było. Ale trochę to pomaga zobaczyć, w sensie ta świadomość historyczna pomaga zobaczyć wszystko w szerszym kontekście i trochę sobie uzmysłowić, że, jakby to powiedzieć, że tak naprawdę ciągle borykamy się z podobnymi problemami, bo ciągle się borykamy z po prostu naszą ludzką grzesznością. I tylko kolejne lata, kolejne epoki, kolejne dziesięciolecia pokazują, jak daleko. Jak daleko to może sięgać, tak? Dzisiaj się boimy bomby atomowej i no i boimy się. Realnie się jej boimy. No ale to jest jakby efekt tego, że dzisiaj te nasze czyny mają jeszcze większe zasięgi, tak? I te dobre, i te złe, tak? I to pokazuje, że
że po prostu ciągle się ta sama historia toczy, tak? Każdego z nas, naszych upadków, grzechów, ale z drugiej strony dobra, które możemy zrobić. I tak jak nasze dobro może mieć większe zasięgi, tak zło też może mieć większe zasięgi. I niestety to jest ciągle ta sama lekcja do odrobienia. A w kontekście Kościoła, to powiem ci, że to, o czym powiedziałeś, o tej polaryzacji, tak, ona mnie bardzo smuci. To znaczy, bo już jedno, że jesteśmy podzieleni jako chrześcijanie, ale my jesteśmy tak strasznie podzieleni jako katolicy, tak bardzo, że po prostu prawie byśmy się różańcami pobili, że, no, że to jest przerażające. Ale wydaje mi się, że jednym z głównych powodów tego, dlaczego tak jest, jest po prostu to, że przespaliśmy ten czas, żeby prowadzić do takiej uświadomionej wiary, do takiej wiary, która łączy głowę z sercem i z życiem. Tak, to znaczy, wiesz, przez to, co wiesz o wierze, przekłada ci się to na twoje postępowanie i na twoje życie. Więc mi pomaga ta świadomość historyczna, pomaga mi ta perspektywa taka intelektualna, że no, wiem, co to jest Kościół, ale też no, przez to mnie też trochę bardziej boli, no bo jakby trochę wiem, jak mogłoby być, a niestety tak nie jest, więc to też nie jest takie proste. Natomiast to jest taki wymiar intelektualny, który mi pomaga, tak, po prostu, żeby spać spokojnie i wiedzieć, w co angażować siły, żeby nie angażować w te swoje siły, tą swoją energię, wiesz, w teorie spiskowe, tak, w coraz bardziej emocjonujące, przerażające przepowiednie i tego typu rzeczy, czy jakieś takie nerwicową duchowość i tego typu rzeczy, tylko angażować to po prostu w swój rozwój intelektualny i też pomagać innym, tak, zrozumieć, o co chodzi w naszej wierze, o co chodzi, jak to się przekłada trochę też do świata i po prostu dawać też taki, bo my się często boimy rzeczy, których nie rozumiemy też, nie? I na które nie mamy wpływu. Więc no tak, na wiele rzeczy nie mamy wpływu, ale niektóre rzeczy możemy zrozumieć i może być nam trochę łatwiej, po prostu. No i trzeci wymiar, który wydaje mi się, że najbardziej mi pomaga, to jest życie duchowe, po prostu relacja z Panem Bogiem. I uczenie się ciągle na nowo tego, że to nie ja ogarniam tą rzeczywistość. Że ja mam tylko swój tutaj kawałek podłogi, swoje poletko do zagospodarowania. To mam zrobić, tym się zająć i ja naprawdę nie jestem w stanie zapanować nad wielkimi tego świata, nad ich decyzjami, nad ich... No po prostu nie, no gdzie tam mały żuczek taki jak ja... Ale mam swoje poletko, na które mogę coś zrobić. To właśnie to takie, wiesz, opieranie się na Bogu, no to naprawdę sprawia, że mogę spać spokojnie. No bo wiesz, nie jestem w stanie zapanować nad tym, czy jak umrę, na co zachoruję, czy stracę pracę, czy nie stracę pracy, czy co będzie jutro, czy nas wojna dosięgnie, czy nie dosięgnie. Swoją drogą mnie dosięga, bo po prostu znam sporo ludzi na Ukrainie, więc w Ukrainie, więc wiesz, tak by dla mnie to, że ona się dzieje kilkaset kilometrów od Polski, to nie jest takie, wiesz, że to jest gdzieś bardzo, bardzo daleko i mnie to jakoś nie porusza też tak osobiście, więc nie mogę tego, nie patrzę na to w takich kategoriach, natomiast ja nie jestem w stanie nad tym zapanować. No jeżeli nie jestem w stanie nad tym zapanować, to powinnam to zostawiać i to ćwiczenie się w takim zostawianiu, tylko skupianie się na to, na czym mam wpływ i ufanie Bogu, że i w życiu, i w śmierci należymy do Pana. No i wiesz, kładziesz się wieczorem i nie wiesz, czy się obudzisz rano, wstajesz rano i nie wiesz, czy się położysz wieczorem. I z każdego dnia się uczysz tego, że, i ja się tego uczę, że po prostu to moje życie nie należy do mnie, że ono po prostu, mam jakiś wpływ na nie, ale nad wszystkim nie zapanuję. No i teraz mogę, wiesz, tak nerwicowo po prostu podchodzić i próbować to życie, wiesz, tak trzymać w rękach i skupiać się jakoś tak bardzo na tym, żeby się zabezpieczyć z każdej możliwej strony, ale tego się nie da zrobić. Tego się po prostu nie da zrobić i szkoda tracić energię po prostu swoją, więc chyba tak już podsumowując tą moją odpowiedź, chyba mogłabym powiedzieć, że po prostu zajmij się, człowieku, swoją rzeczywistością, a tą
Ja nie mówię o tym, żeby nie pomagać, nie? To absolutnie nie o to mi chodzi, tylko chodzi mi o to, że trzeba się chyba trochę zastanowić nad tym, czy ja przypadkiem nie chcę panować nad tym wszystkim, tak? I czy ja przypadkiem nie przeceniam swoich sił, że mogę zapanować nad wszystkim, tak? Nad decyzjami innych ludzi, nad całym kościołem, nad wszystkim, co się dzieje. No nie mogę, ale to, co mogę, to robię, tak? I to jest chyba taka zdrowa równowaga, nie? Słuchaj, zapytam cię w takim razie o dwie rzeczy, bo jedna jest taka dotycząca tego, co robisz, bo mogą się tu zdarzyć osoby, które nie wiedzą, co robisz, więc jakbyś mogła powiedzieć właśnie, jaki jest ten twój kawałek podłogi, czym zajmujesz się? Jako ja. Jako ty. Jako ty i gdzie jest właśnie to, co ty zmieniasz? Och, górnolotnie to nazwałeś i powiedziałeś. Ale to fakty, nie opinie. Dobrze, nie będziemy się kłócić wyjątkowo. Wiesz co, no zajmuję się po prostu uczeniem dorosłych w kościele o Panu Bogu i tyle właściwie można by powiedzieć. Tak w zupełnym skrócie, no, tak na serio już tak bardziej, że powiem, pogłębiając trochę tą odpowiedź, no to po prostu tym, żeby ci, którzy wierzą, którzy są katolikami, po prostu mogli lepiej rozumieć swoją wiarę, bo to zrozumienie wpływa na nasze życie. Po prostu jak ta wiara nie jest jakoś tak przetworzona przez nas, w sensie te treści i przetrawione, no to niestety to się nie spina potem z życiem i trudno to po prostu potem wszystko ze sobą pogodzić, są niepotrzebne napięcia i się nie umiemy odnaleźć też często, więc ja pomagam w tym procesie trawienia, że tak powiem, swojej wiary. Tak. Czy widzisz efekty tego, co robisz? W ludziach, którzy trafiają w twoje ręce? Wiesz co, chyba najbardziej po studentach. Na studiach podyplomowych. Tak, bo z nimi mam tak najwięcej godzin i najwięcej interakcji, więc jest mi najłatwiej zobaczyć jakieś efekty. Ale widzę, bo kiedy oni już na drugich, trzecich, czwartych zajęciach zaczynają używać argumentów, które były na pierwszych albo na drugich, i kiedy już sami się poprawiają, że to jest nie, jakby siebie nawzajem i siebie samych, to ja już wtedy mam takie... Idziemy w dobrym kierunku. Okay. To się wtedy bardzo, bardzo cieszę. Tak, no, to jest najlepsze, że oni po prostu sami już wiedzą ten kierunek i albo to drążą, albo też siebie nawzajem pilnują. Tak, no, to jest radość dla wykładowcy. I czasami na takich zajęciach, które prowadzę w takim całym cyklu, to też widzę, że już tam pod któryś zajęcia jak są, to już też słyszę, że uczestnicy też już to zaczynają wszystko tak spinać. Bardzo, bardzo. Tylko, że tak myślę, że po takich zajęciach trzeba kontynuować. To na pewno po prostu, bo to ulatuje i trzeba w tym siedzieć i ciągle jakoś tam być w takiej formacji też permanentnej, tak, żeby sobie to jakoś wszystko pogłębiać. Mówiłaś też o tym, że to, co ci daje taki spokój, to jest relacja z Bogiem. W jaki sposób budujesz tą relację z Bogiem? Przez modlitwę i sakramenty, co ci mam powiedzieć? No dobra, ale bardziej chciałem się zapytać, jak się modlisz? W jaki sposób? Pytam dlatego, że ludzie też szukają, bo apel o to, żeby się modlić, to wszędzie słychać, tak, w kościele, ale mało kto mówi o tym, jak się modlić. Ale chodzi ci o stosowane praktyki, czy chodzi ci o to? Tak. Tak, bardziej taki praktyczny sposób, nie coś takiego, co... Ale mnie tu ciągniesz na zwierzenia. Nie, no chyba mogę powiedzieć tylko to, co jest dzisiaj, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, to nie zaczęło się wczoraj, więc to jest chyba druga strona medalu, więc nie będę tutaj opowiadać historii od Adama i Ewy, bo musiałabym zacząć... od jakiegoś wczesnego etapu przedszkolnego. A ponieważ on był dawno, no to by nam trochę zajął. Prawdopodobnie większość naszych widzów i słuchaczy to są dorośli, więc możemy tak tutaj gdzieś operować. Ale wiesz co, no dobrze, to tylko tyle napomknę, że, bo to ja się tak śmieję z tego etapu przedszkolnego, ale uważam, że on miał kluczowe znaczenie dla mojego rozwoju życia duchowego, ponieważ ja nigdy nie miałam problemu z tym, że Bóg jest osobą.
Znaczy teraz to wiem, że trzema, nie, to wiadomo, ale że z Bogiem się rozmawia jak z kimś, kto słyszy i kto odpowiada i kto jest kimś bliskim, więc za to jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, że się z nami modlili spontanicznie. I pamiętam, że zawsze dziękowaliśmy, przepraszaliśmy i prosiliśmy. Ja zawsze prosiłam i moi bracia chyba również, bo tego już tak do końca nie pamiętam, o to, żeby była ładna pogoda i żeby można było iść na podwórko. I to jest konkret. I to jest konkret. I to jest, wiesz, konkret, który się zadział w moim życiu przedszkolnym. No ale teraz i potem wiadomo, potem było też taki mój moment świadomego wybierania wiary, potem bycie w ruchu Światło Życie przez 16 lat, takie moje osobiste, więc tam się nauczyłam słuchać słowa, modlić się liturgią godzin, modlić się po prostu, modlić się na wszystkie możliwe sposoby też we wspólnocie. A teraz to wygląda tak, że towarzyszy mi w ciągu dnia liturgia godzin. Mam taki też czas na modlitwę Jezusową, po to, żeby po prostu być przed Bogiem, w takim, no, po prostu w takiej Jego obecności. I to jest dla mnie bardzo ważne i cieszę się z tego, że mogę to robić w domu. A tak naprawdę to wyewoluowało z adoracji Najświętszego Sakramentu, z tego, że lubiłam chodzić na adorację. A ponieważ nie mam możliwości robić tego codziennie, ale modlitwą Jezusową w domu mogę się modlić codziennie, więc to mi bardzo, bardzo pomaga. Powiedz tylko w dwóch słowach, co to jest ta modlitwa Jezusowa, bo to chyba nie każdy wie. Okej, w modlitwie Jezusowej po prostu powtarza się cały czas. I teraz tutaj wersji jest sporo, albo po prostu samo imię Jezus, albo Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną grzesznikiem. I warianty jakby tych dwóch, no, więc jakby albo jedno, albo drugie. I tak się to powtarza przez jakiś konkretny czas, albo można w ogóle przez cały dzień. I generalnie idea jest taka, żeby przez te słowa, które się powtarza cały czas i już potem, żeby o nich nie myśleć, tylko po prostu wejść w takie trwanie przed Bogiem i takiego skupienia się na Bogu, więc to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. No i staram się też spędzić trochę czasu ze Słowem Bożym. I to też jest, to jest różna ilość czasu, ale no, to słowo też jest dla mnie ważne. I no i tak właściwie tak, jeżeli chodzi o taką podstawę, no cała reszta to jest wszystko inne, co wyjdzie, ale to jest taka podstawa, można tak powiedzieć. Jeśli chodzi o moją relację z Bogiem, liturgia godzin mi bardzo pomaga w tym, żeby też być w takim dialogu z Bogiem. I słowo, i liturgia godzin. To jest taki moment, taki bardzo dla mnie dialogiczny, że sobie opowiadamy z Panem Bogiem. I wiadomo, no też jak każdy człowiek, który wie, że Bóg to jest ktoś, kto z nim jest w relacji i z kim ja jestem w relacji, no to wiadomo, że tak, co mi się tam spontanicznie wymsknie, to też jest, nie? No, więc tak. Wiesz, to jest takie naturalne, nie? Są takie rzeczy, które ci, w sensie jest taki mój rytm, który mi pomaga, żeby trwać, zwłaszcza jak, nie wiem, nie mam tego, wiesz, pociągnięcia, że mi się jakoś bardziej chce, ale, no więc ten rytm pomaga wtedy, kiedy nie ma tego pociągnięcia, ale z drugiej strony, no wiesz, relacja to jest coś dynamicznego, więc też się dzieją różne inne rzeczy przy okazji. Dzięki Magda, że podzieliłaś się trochę odkryłaś się tego, czym żyjesz i co no, tobie daje to poczucie, że jesteś we właściwym miejscu, że rzeczy są w Bożych rękach i że nie trzeba się bać, że... Znaczy to też trzeba ćwiczyć, nie? To jest też coś, co się po prostu ćwiczy, bo my ten pęd do panowania nad światem, nad rzeczywistością to mamy. I teraz po pierwsze trzeba go zauważyć, a po drugie ćwiczyć, że tak, masz coś do zrobienia, ale nie tak dużo i nie nad tym wszystkim, nad czym nam się czasami wydaje, bo od takiego zapatrzenia w... Wiesz, w te wszystkie konflikty, problemy, to my możemy dużo naszej codzienności przegapić. Po prostu. I tak naprawdę ani nie rozwiązujemy tych problemów światowych, ani nie zajmujemy się swoim życiem. Więc serio, ja jednak jestem, wiesz, zwolenniczką pracy u podstaw, zmieniamy po prostu od siebie i to przynosi owoce i ja w to wierzę. No i czasami jak słyszałeś, to widzę nawet skutki. Tak. Dzięki Magda, dzięki za rozmowę. Dzięki również.